Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Kochani, bardzo serdecznie was witamy w kolejnym odcinku Dwóch Wilków. Dzisiaj sięgniemy do Księgi proroka Ozeasza, do historii, o której już też bardzo wiele razy, myślę, mówiłem w różnych rekolekcjach, ale chciałbym, żebyśmy na nią też dzisiaj spojrzeli z pewnego, myślę, innego też punktu widzenia. Dla tych z was, którzy trochę nie kojarzą może Ozeasza, to jest bardzo niezwykły prorok, taki prorok, który w sumie nic nie powiedział. Znaczy, prorok, który nie głosił jakichś wielkich nauk, oczywiście jest trochę jego tekstów, ale jego główne działanie prorockie polegało na pewnym zaproszeniu, które dostał od Pana Boga. I myślę, że jest to jedno z najtrudniejszych zaproszeń, jakie kiedykolwiek Pan Bóg do kogokolwiek wystosował. Dlatego, że poprosił Bóg Ozeasza, żeby wziął za żonę Gomer, kobietę, która była sakralną prostytutką. Która była zaprzeczeniem wszelkich wartości związanych z wiarą, w ogóle z czymś dobrym, i tak dalej. I Bóg poprosił, żeby Ozeasz wziął ją za żonę. W ten sposób miał zrobić taki prorocki znak tego, że Bóg właśnie tak kocha człowieka, że kiedy znajduje człowieka zupełnie od niego oddalonego, grzesznego, który zaprzecza w ogóle całym swoim życiem yy, Panu Bogu, to Bóg go chce wziąć za żonę. I Ozeasz zrobił tak. Pewnie trochę go to kosztowało, ale zrobił tak. Wziął tę prostytutkę za żonę. I mogłoby się wydawać, że historia jest w ogóle super piękna, i prawdziwa, i w ogóle cudowna, szczęśliwa, i z happy endem, aczkolwiek nie do końca. Dlatego, że rzeczywiście na początku było świetnie. Urodziły mi się w ogóle dzieci, żyli w miłości i w ogóle w szczęściu, aż do momentu, kiedy jego żona postanowiła wrócić do tego, co robiła wcześniej. Wróciła i znowu została sakralną prostytutką. Wyobraźcie sobie dramat tego proroka. Który po zrobieniu czegoś tak niezwykłego potem w taki sposób przegrywa. Oczywiście Pan Bóg zachował się tak, jak to Pan Bóg lubi, czyli przyszedł do Ozeasza i powiedział do niego rzecz, której pewnie Ozeasz się nigdy nie spodziewał, bo usłyszał, no to weź ją za żonę jeszcze raz. I tak się stało. Było już trochę trudniej, ale Ozeasz tak zrobił. Po raz kolejny wziął tę kobietę, naprawił ją, oczyścił, rozkochał i zrobił z niej swoją żonę. I to jest taka historia w Biblii, potem opisana w księdze proroka Ozeasza bardzo wieloma, bardzo pięknymi słowami, które Bóg kieruje do Izraela, o tym, że Bóg nieustannie daje drugą szansę. I chcielibyśmy, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym pomyśleli. Co to znaczy dawać drugą szansę? Co to znaczy dawać kolejną szansę komuś, kto się pogubił? Nie wiem, czy tego już nie mówiłem, bo jako dziadek się powtarzam, ale. Yy, to jest dla mnie mocne doświadczenie w życiu a propos dać szansę drugi raz komuś, yy, przebaczyć mu po raz kolejny. Już nie 77 razy, ale milion 77 razy. I yy, doskonałą praktykę w tym ma moja żona. Wiadomo, że w domu możemy się kłócić, ale tylko tak po wierzchu, ale kiedy wsiadamy do samochodu i na przykład jedziemy na świętą liturgię do wspólnoty, to wtedy w samochodzie czasami wybucha prawdziwa wojna i kucimy się bardzo mocno. Ja nie przebieram słowach, nie mogę się opanować. Wjeżdżamy na liturgię, widzę tych samych braci, już mi się wszyscy nie podobają, już mi się nie podoba, nic mi się nie podoba, siedzę, jest jeden psalm śpiewany, potem czytanie, drugi śpiewany, czytanie i tak z każdym psalmem, z każdym słowem, tak to ego moje kurczy się, kurczy, kurczy. Na końcu liturgii jest znak pokoju i wychodzimy z tej liturgii z moją żoną i po raz kolejny ją muszę prosić o wybaczenie. Nie? Mówi, Aż mi głupio, tak jak idę do spowiedzi, to za każdym razem te same grzechy, nic nowego nie wymyślam, ciągle to samo i chcę już odejść od pewnych rzeczy, ale one przychodzą. No i tak samo z żoną jest, że po raz kolejny proszę ją o wybaczenie, a ona po prostu mówi wybaczam ci, kocham cię, wybaczam ci po raz kolejny. No i tak, tak w naszym życiu te, te wybaczenia owocowały pójściem do kina, zaraz po liturgii albo kolejnym dzieckiem. To, to cudowne wybaczenie było, że z tej śmierci Pan Bóg wyprowadzał życie. Cudowne, nowe życie. Zdarza mi się też, że ktoś przychodzi do mnie i prosi mnie o drugą szansę. I to wszystko zależy od tego, w jakim jestem stanie. Nie? Jak, jak jestem, Jak mam ducha w sobie Chrystusa, no to robię to. Z łatwością, ale jak jestem taki zawzięty w sobie, mam zło, ten, ten, ta natura egoistyczna wychodzi na wierzch, no to nie jestem skłonny przebaczać. Nie? Ostatnio miałem takie doświadczenie niesamowite, bo graliśmy świetny koncert z Arko Noego i, i był taki gospelowy, fajny zespół po nas, ale coś za długo mieli próbę. Ja już się denerwowałem i chciałem delikatnie powiedzieć, żeby kończyli próbę, bo chcemy zaczynać z Arką. Ale to moje delikatnie wyszło tak, że byłem no, na maksa Hamski i, i myślę, że wszystkie osoby z tego chóru były zgorszone, poranione i zdziwione w ogóle. Takie rekolekcje nagrywają taki, tego, a tutaj się okazuje, że to jest zwykły ham. I to jeszcze, yy, no, no, po prostu ham. I potem z tym całym bagażem tego hamstwa, z ty, tych sądów na, na ten chór, yy, tak jakbym takiego konia sądów założył sobie na, na szyję, miałem wyjść z arką grać koncert. I grałem. Przy ziemi ledwo ledwo słyszałem te słowa, co śpiewałem dzieci. To mi trochę pomagało, ale tym bardziej oskarżał mnie ten koń. Mówi, ty, nie powinnyś słuchać takich słów, stary. Po prostu zobacz, jaki ty jesteś. Tam obok w garderowie są ludzie, którzy poznali się na tobie, jaki jesteś han. Ja oczywiście, kiedy się z nimi kłóciłem, próbowałem argumentować, że mam rację. Przecież to moje hamstwo nie wynika z niczego. Ono wynika z głębokich argumentów, przecież tu są dane. Na końcu tego koncertu z Arkonego sobie pomyślałem, że oni za chwilę wchodzą na scenę, mają chwalić Pana Boga śpiewem, muzyką, mówić o Jego miłości. I Jak oni wyjdą na tą scenę? Poleciałem zaraz po arce do ich garderoby, i, bo już wiedziałem, że, że jestem bydlakiem, który potrzebuje przebaczenia. W, wlazłem do tej garderoby, a oni wszyscy już gotowi, piękne dziewczyny pomalowane w, su w sukniach jasnych, zobaczyły mnie. I nie, nie wchodź. Myślałem, że będzie dalszy ciąg, nie? że już przygotowałem następną arterię, żeby zaatakować. Ja mówię, nie, błagam was o wybaczenie. Grałem koncert, bardzo mi było źle grać z arką ten koncert, bo wszystko było przeciwko, każde słowo śpiewane przez te dzieci było przeciwko takim postawom, jak miałem. Wybaczcie mi to, nie miałem racji, i, a forma, w jaką się do was zwracałem, to jest naprawdę straszne. I wybaczcie, oni mi wszyscy wybaczyli, a potem mogli spokojnie i zagrać ten uwielbieniowy koncert. I poczułem też w sobie moc, że oni mi dali drugą szansę, że to po prostu ten koń od razu z karku zleciał. Ja byłem znowu lekki, miałem pokój. Miałem pokój i mogłem się cieszyć, mieć nadzieję na, na, na życie. Bardzo warto przy okazji tego tematu pomyśleć, jakby o dwóch sprawach, które myślę bardzo fajnie naświetlają to, na czym polega to dawanie kolejnej szansy człowiekowi, pozwalanie mu na kolejne przebaczenie i tak Otóż, moi drodzy, pierwsza rzecz, o której zawsze warto myśleć, przynajmniej ja zawsze próbuję o niej myśleć, kiedy, no właśnie, komuś muszę przebaczyć, kiedy ktoś przychodzi prosić o to, żeby, nie wiem, po raz kolejny dać mu jakąś tam dozę zaufania, mimo że już tyle razy mnie zawiódł. Otóż, zawsze wtedy próbuję pomyśleć o tym, jak ja sam chodzę do konfesjonału. Zauważcie, że chyba nikt z nas, a może bardzo niewielki procent z nas w ogóle ma z tym problem, ale jestem przekonany, że ogromna większość z nas nie ma z tym problemu, żeby z tymi samymi grzechami, z tymi samymi trudnościami, z tymi samymi problemami chodzić na przykład do spowiedzi przez 30 lat. I oczywiście, że chcielibyśmy tego nie mieć, chcielibyśmy się z tego wydobyć, chcielibyśmy być wolni od tego, ale zauważcie, że kiedy idziemy do spowiedzi po raz kolejny, z tym samym, i ja wiem o czym mówię, bo jest ja zawsze tam w tym kontekście, więc doskonale wiem, co słyszę po drugiej stronie. Kiedy ktoś przez 30 lat przychodzi dokładnie z tym samym grzechem, zauważcie, że nie mamy najmniejszego problemu z tym, żeby oczekiwać, że nam kolejny raz wybaczą. I oczywiście znam takich ludzi też, to jasne, zawsze jest jakiś tam procent ludzi, którzy są przekonani, że nie zasługują na wybaczenie. Ale ogromna większość z nas, że tak powiem, zupełnie bez problemu przyjmuje to, że mnie powinno się wybaczać po prostu ilekroć tylko próbuje się zmienić, trudniej, kiedy przychodzi z moim przebaczeniem względem kogoś. I kochani, zawsze warto sobie o tym pomyśleć. Ja kiedy staję przed mną człowiek, który uczynił mi jakąś, jakieś zło, jakąś krzywdę mi wyrządził, i kiedy mam w sobie jakiś taki opór, żeby go po raz, nie wiem, siedemdziesiąty przyjąć żeby po raz kolejny, nie wiem, dać mu szansę, bo wiem, a on i tak to pewnie zrobi za dwa tygodnie. Wtedy sobie myślę, a daś, a pamiętasz swoją ostatnią spowiedź? Co tam mówiłeś? Mówiłeś dokładnie po raz 1500 w swoim życiu że znowu to zrobiłeś i znowu bardzo chcesz tego nie robić. nie zawsze spróbujcie odbić sobie jakby tą sytuację względem siebie. Druga rzecz, to jest to, o czym wspomniał Lica, ja myślę, że to jest chyba w ogóle najważniejszy wątek tego wszystkiego. Moi drodzy, tam, gdzie się przebacza, tam, gdzie się daje drugą szansę, tam, gdzie pozwala się człowiekowi po raz kolejny spróbować, dzieje się jeden z największych cudów w ogóle, jaki istnieje. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, bo trzeba też chyba narobić w życiu dosyć dużo głupot i złych rzeczy, żeby tego doświadczyć, w takim sensie, nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś takiego radykalnego przebaczenia. Ja mam w swoim życiu jakoś tam historię różnych niefajnych grzechów i rzeczy, których się bardzo wstydzę. Jak sobie przypomnę ten moment, kiedy usłyszałem od Pana Boga, że Pan Bóg odsuwa to wszystko na bok, że Pan Bóg jakby w nicość w ogóle obraca moje grzechy, że Pan Bóg w żaden sposób nie chce na mnie patrzeć przez te moje słabości, to życie, które się we mnie wtedy wzbudziło, jakby ta fala miłości, która do mnie dotarła, że ktoś mnie nie patrzy na mnie przez te moje grzechy, przez te moje słabości, ja to będę pamiętał do końca życia, bo to się też w ogóle nieustannie powtarza dla mnie w każdej spowiedzi. Ale, kochani, moment budzenia się życia jest właśnie chyba największy tam. Gdzie się komuś przebacza, dlatego że ktoś z pozycji totalnej przegranej, z pozycji bardzo często samosądu, nagle miłością zostaje wydobyty do czegoś nowego. I kochani, dlatego to dawanie kolejnej szansy jest tak wielkim cudem, jest czymś tak niezwykłym. Kochani, bardzo Was zapraszamy dzisiaj, żebyście spróbowali w takim kluczu o tym sobie pomyśleć. Pomyślcie o, o ludziach, którzy są gdzieś obok Was, o tych, którzy Wam wyrządzają krzywdę, o tych, którzy. Przychodzą prosić o przebaczenie, albo nawet może nie potrafią prosić o przebaczenie. Po pierwsze, pomyślcie o tym, że Wy sami nieustannie z tego przebaczenia korzystacie ciągle, ciągle, ciągle. I pomyślcie, jakie się w Was też budzi oburzenie, kiedy ktoś Wam nie chce tego przebaczenia dać. Kiedy na przykład usłyszycie w konfesjonale od księdza jakieś złe słowa. Oczywiście nie powinien ich mówić, ale jakie to budzi w nas oburzenie, że ktoś mnie tak nie przyjmuje. Po drugie, pomyślcie o tym, jak wielkie dobro możecie wyświadczyć właśnie tym. Oczywiście, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie muszę wspomnieć, bo zawsze pojawiają się takie pytania: no dobrze, a co z tymi, którzy wcale nie przychodzą prosić o przebaczenie, którzy nie chcą drugiej szansy, którzy nie chcą się zmieniać? Tutaj pozostaje tylko jedna rzecz: czekać, czekać i czekać i czekać. Czekać, aż wreszcie do kogoś dotrze jakaś łaska, aż wreszcie, może za 150 lat. Jakieś dobro tam siądzie. To właśnie robi Bóg przez Księgę Ozeasza. To pokazuje. Pokazuje, że jeżeli ktoś przychodzi do Niego, to mówi, chociażbyś się prostytuował jak ta Gomer, chociażbyś mnie zdradzał ze wszystkimi innymi bogami świata, zawsze cię przyjmę. A kiedy nie będziesz wracał, to będę czekał. To będę czekał, aż w końcu wrócisz, bo wierzę, że wrócisz. Wierzysz tak samo, o to chodzi między innymi w naszej chrześcijańskiej wierze.